Sobie i będą bambuszki, cebulkę, z której też żeśmy ściągnęli skórkę. Troszkę nam wyrosło i jest tak jest. Wracamy tutaj na naszą stolnicę. Teraz sobie twoje się zagniesz, byle jak zbroi, ktoś nie mówi. I wałeczkiem albo wałem, zależy kto to ma. Ja mam wał, nie wałek. To teraz idziemy do wału, to jest urządzona wałka. Następnie doprawiamy sobie, z tego rozbitego mięsa formujemy sobie taki wałeczek i zawijamy jak ten wałeczek do środka, na wierzchu piersi. Wykrawamy sobie takie luseczki, dociskamy na parze i zaraz będziemy sznurować. Później ładnie, elegancko sobie poukładać, przykryć ściereczką i jeszcze muszą nam znowu, jak tak zrobili, to teraz następną rzeczą jest zrobienie poprzednich wiązań, czyli nitka, nadamy rękę, obwiązujemy tego w koło i na porcję sznurek po prostu wystarczy tylko obkręcić, tak żeby nam się tu zrobiła taka pętelka. Nie dociskamy na razie, nakładamy na nasz wałeczek, na naszą roladę, wędlinę. Tutaj w tą stronę wzdłuż, zaczyna ciasto i później jak Państwo wiecie, normalnie tutaj wcięte. Dajemy mąki. Jak tylko nasze kuseczki wypłyną, to znaczy, że są gotowe, należy je wyciągnąć. Na jakąś lekko posmarowaną pracę oliwą olejem, gdzie zwierzęta się nie lepiły i od razu gorąco zajadać. Piechota prawdziwa, proste, tanie, zarożni kucharze, jak mieli na wierciach. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę Państwu smacznego i zapraszam na jednego i kulinarne dziewczyny piekarni.